No bo jeżeli ten pan profesor wczoraj występował w Radiu Maria, według mnie to on ma szczękę ściśniętą i on nie mówi tak z otwartą buzią, tylko i on tutaj w internecie ma dużo tych różnych takich filozoficznych wykładów, gdzie usadził religie ewangelickie i inne, że są służebniczkami diabła. No i mówi tak o tym swoim katolicyzmie, wywielając ten swój katolicyzm, który tutaj jest no, najbardziej dominujący w Warszawie, w Polsce, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Najbardziej no, ci dziennikarze z Radia Tok FM ubolewają, że no, z tym dziadostwem przegrali, no to nie mają głosu dominującego i tam mówią, co można. No, także, że my mamy, musimy się przysłuchiwać, przyglądać, jak szydło rozdaje pieniądze na lewo, na prawo. I kto będzie za to płacił. No a jeszcze dzwoniła jakiś facet do Radia Mary wczoraj, do Radia Maria i mówił o tych lewakach. Przecież ci lewacy, jest ich mniejszość. Nie ma, ja mówię to, mniejszość to zawsze miał chrystianizm. Jezus Chrystus to była mniejszość. A chrześcijaństwo nominalne z nazwy, to ja też siebie mogę nazwać i że jestem nie wiadomo kim, ale to jest fałszywe. Nominalne chrześcijaństwo. Chrystianizm był zawsze mniejszością. To co? To oni nie wiedzieli, że w Biblii jest napisane, że ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego? I że niewielu jest takich, którzy w ogóle ją znajdują? To co? Oni nie wiedzą, że Biblia ma taką filozofię? Filozofię oczywiście w cudzysłowie, bo przecież chrześcijanie nie mogą filozofować. Chrześcijanie nie mogą, proszę Państwa, stawiać swojej filozofii na pierwszym miejscu przed wiedzą Bożą. Wiedza Boża jest jasna. Wiedza Boża jest prosta. Wiedza Boża jest logiczna, proszę Państwa. Dziecko może pomóc. Dlatego też nie raz, nie dwa. Dziecko poprawia ojca. Dziecko poprawia matkę. Ze względu na to, że oni mają poglądy swoje już spaczone. Ze względu na religię, w której są, byli. Bo teraz dużo jest ateistów, ludzie wychodzą z religii, nie chcą, mają swój chłopski, filozoficzny łeb i myślą po swojemu. Także, proszę Państwa, linia mysia jest, tak mówili kiedyś o tych świadkach, że jakaś kocia wiara, że jakieś miał. No ale wiecie Państwo, tą kocią wiarą, to wiadomo, co się okazało. No, że teraz już w Radiu Tok FM to cały życiorys przedstawili ojca Rydzyka w Radiu Tok FM, to już wszelką wiedzę mają. A dzisiaj, proszę Państwa, od godziny 17, nie wiem, czy Państwo to wiecie, zaraz włączymy, w Radiu Tok FM będzie na placu, tu w Warszawie, którymś placu, proszę Państwa, cytowana krótka rozprawa pomiędzy Panem Wójtem i Plebanem. Także to jest tak ciekawe, to jest tak interesujące, że Państwo sobie nie wyobrażacie. No i tutaj się bardzo tym tematem rozkoszuje Radio Tok FM z czerskiej, co my tutaj też opowiadamy w naszym radiu. Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langström Extra. Że dzisiaj będzie czytana, cytowana krótka rozprawa pomiędzy Panem Wójtem i Plebanem.